Przemek sobie zamówił zapiekankę, jedziemy teraz, wracamy od babci, jesteśmy z Kierniewicach. Ja tutaj nie zamawiałem nic, bo w Warszawie będziemy, ja będę nagrywał kebaba. Tu pokażemy, jak Przemka zapiekanka wygląda i lecimy, bo mamy zaraz pociąg. Przemek zamówił taka zapiekaneczka, 5,50 śrubki. Prażona cebula. No każdy jadł zapiekankę, wie jak wygląda, czy smakuje. Za 5,50 spore. Ja będę w Warszawie jadł kebaba jakiegoś. Powiesz potem mi to, czy dobre i... Niż niedobre. Dobre. To długo się czeka, nie? Pani tam robiła. Ale w tym czasie nie odpływała. No klient, skupiła się na zapiekance. No. Także to na plus. Pozdrawiamy. Co, dobra zapiekanka? To jest bardzo dobre, ogółem pyszne, a tak serio to średnio, no ale... Za 5,50, przekąska. Czy jest głodnym, to się zje. No ja nawet jak nie jestem głodny, to zjem to. Taka zapiekaneczka. Tu mrygnęło na fioletowo. Kto ze Skierniewic ogląda, to może napisać w komentarzu jakiś jeszcze dobry kebab. Może przyjedziemy za 2-3 miesiące, bo teraz już na razie tu nie nagrywałem. Już pociągnął. Pociąg na zielono, by ten wystrojony. Do Bydgoszczy jedziemy. My to jest. Dobre światło jest teraz. Czy na miejscu? A ty też jesz? Nie, nie. No nie wiem, zaraz zobaczę. W takim lokalu jesteśmy, Fenicja. Fenicja Kebab 24. Także wchodzimy. Tutaj widzicie paragon, 12 zł, sosik ostry, mięso wołowo, baranie. Sobie takie to zamówiłem. Tak się prezentuje kebab. 12 zł, mięso wołowo, baranie i sosik ostry. Zobaczymy, jak to smakuje. Polany od góry ostrym sosikiem, bardzo ciepłe. Ciepły placek, prawdopodobnie pita na 80%. Sosik już czuję, że jest ostry. Odczuwalna ostrość jak dla mnie. Widać tutaj nasiona w tym sosiku, także nie wiem co to z jakich papryk, ale samo robiony raczej. I za chwilkę przechodzimy do mięsa. Za 12 zł to spory, no takie o, jadło się większe. Trochę przypalony. Wizualnie. W środku widzimy ogórek. Jaki to jest logo, ja nie mogę, drugi raz widzieć. To krzyknij tam. Przemek poszedł awanturę zrobić, bo drugi raz ktoś przyszedł i nie zamknął drzwi. I upomnieć go poszedł. A jak widzicie w środku ogórek. Mięso mówię naprawdę, sosik ostry. Co? Krzyknąłeś? W tej całej ostrości charakterystyczny posmak czujemy ogórka tego kiszonego. Mięso za bardzo nie czuję. Nie jestem w stanie rozróżnić smaku. Bo mówię, sosik jest naprawdę ostry. Jak ktoś nie lubi za bardzo ostrego jedzenia, to będzie dla niego za ostre. A tak.
posmak nieco inny niż w większości kebabów, jeśli chodzi o mięso, które jest opisane baranina. To bym porównał do maszy w Warszawie, tam gdzie byliśmy już jakiś czas temu. Możecie sobie obejrzeć, kto nie widział. Smakowo jak najbardziej na plus, na 10. Oceniam tak jak maszę. Mimo, że trochę mniejszy od tego w maszy, daję 7,5. Na plus ostry sosik, który jest naprawdę ostry. Mięso soczyste. Trochę bułka spieczona, ale... Przemek spróbował też, jak się smakuje. Ogórkiem przychodzi, no tym kwaśnym takim, nie? Też właśnie to czuć, ale to jak się skończył, to nie wiem. 7,5 na 10, tak jak masza. Jeśli chodzi o Fenicję, jeszcze odwiedzimy tą na Francuskiej. Bardzo popularny lokal. I zobaczymy się wtedy w tym odcinku. Smakowo bardzo podobnie do maszy, tak jak mówię. Ale jednak też tak sobie teraz przemyślałem, że nie wypada dać tej samej oceny, bo jest trochę mniejszy, droższy. Tam nie pamiętam, ile kosztował 11 czy 12, czy 11 czy 10 w maszy. Ten bardzo zbliżony ma posmak mięsa, który jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, ale nie jest to czołówka Warszawy, ani mówię, tak jak w maszy, tam za mniejszą kwotę otrzymujemy więcej. Tu myślę, że lepsza lokalizacja jest. Znajdujemy się po wschodniej stronie Warszawy. 7 na 10, nie 7,5, trochę teraz zniżyłem. Ale jak najbardziej, jak jesteście w okolicy Dworca Wschodniego, to zapraszamy do lokalu. No i tak jak ja mówiłem, w tym lokalu smak bardzo porównywalny do maszy, ale jednak za to, że troszkę mniejszy, a droższy, ocenę obniżyłem, a też tam często patrzył pan w naszym kierunku i przykładowo pół roku temu to może się krępował powiedzieć coś, ale tak też jak nie jestem sam, to łatwiej mi się wypowiedzieć. Nie krępuje się człowiek. Jesteśmy na wschodzie, niedaleko wschodniego, idziemy na Wileński, jedziemy do domu, może Przemek jeszcze przytuli coś. Nie, jeśli chodzi o Warszawę, to miejsce, akurat ta ulica Ząbkowska, to mam chyba już całą przetrzymaną. Jeśli chodzi o samą Pragę, tam jeszcze taki lokal, w którym nie byłem, jeszcze dwa lokale wiem, że są, w których nie byłem, ale no może kiedyś tam przy okazji, a jeszcze zawczasu, bo nie powiedziałem jeszcze dzisiaj o tym, zapraszam na Instagram, gdzie wrzucam fotki zza kulis, ujęcia jak tam teraz jechaliśmy, to trochę powrzucałem z podróży i wczoraj trochę, także zapraszam na Instagram kepsi6000.